Witajcie w Minecraft Pokémon Multi, przywitaj się! Ha! Żarcik! Multiego dzisiaj nie ma. Ziomeczki, ubrałem się bardzo dzisiaj poważnie, jak sami widzicie. Sytuacja jest bardzo poważna. Pokémony, zamknijcie się. Chciałbym dzisiaj ogłosić, że użytkownik Multi Gameplay Guy dzisiaj, 7 października. Listopada 7 listopada olał swojego najlepszego przyjaciela. Powiedział, że nie nagra z nim Minecraft Pokémonów. Już to kolejny raz. Kolejny raz Multi Gameplay Guy odmawia. Odmawia zagrania z najlepszym jego przyjacielem z branży. Tak potoczyły się dzisiaj sytuacje. Ja zostałem zmuszony nagrać ten odcinek sam. I dlatego też właśnie nagram go sam. Siemanko, ziomeczki! Nie no, poważnie, jestem dzisiaj sam. Bez kitu, jestem dzisiaj sam. Poważnie, multi mnie walał. Do wszystkich, teraz w tym momencie, każdy szuka maila multiego. Nie pamiętam jak, nie wiem, czy tam ten biznes, coś tam, nie pamiętam. Każdy szuka maila multiego i pisze mu, żeby nagrał ze mną Pokémony. Zobaczymy, ile osób zaspamuje mu skrzynkę. Twoja kara za złe czyny, Multi. Dzisiaj, znaczy, że Multiego nie mam, skorzystamy z sytuacji i będziemy dziś ekspili. To wszystko zrosło? Ja to przed chwilą zbierałem! What the f... O, widzicie nawet sami, że wywalnąłem faila. Ale what the fuck, ja to przed chwilą... Naprawdę to przed chwilą zbierałem. What the fuck. No i ziomeczki moje, będziemy dzisiaj nagrywoli Minecrafta... Pokémony, Minecraftowe Pokémony. Sam memu będę dzisiaj i będę sobie expił. Właśnie o tym mi chodziło, że wykorzystam tę sytuację, będę dzisiaj sobie expił, biorąc pod uwagę to, że mój uwaga. Cio! Ivysaur! Ma 25 level, musimy go pod expić, ponieważ multi ma większego, fajniejszego i w ogóle dużego Pokemona. Nie, fuj. Więc musimy pod expić swojego, by było rzeczywiście. A, nie trafiłem. Magikarp! Wiele osób mówiło nam, jak grać, co robić, dokładnie taktyki. Wszyscy, ale wy jesteście głupi, więc w ogóle taktyki nam jako panu Pokémon nie znacie. Żałosna serii. Proszę, no. Ponoć, gdy robię Poison Powder, to się robi raz na atak. Z tego, co już tam wiedziałem, się dowiedziałem. Nie wiem, czy to prawda, ale bardzo możliwe, że tak. Tak samo Growl jest jednym z ataków, który ponoć, za mało poczytałem, szczerze mówiąc, bez bicia się przyznaję, że wiele maili, no może niewiele, ale kilka pominęło normalnie już kolejny mail z pomocą, jak grać, to już naprawdę można się zesrać, uwierzcie mi, że to jest bardzo irytujące. Ale czytałem kilka i to na tyle było dawno, że zapomniałem znów wszystko i musiałem to znów przeczytać. Ponieważ mam tam te maile, zrobiłem sobie screena, niektóre rzeczywiście były bardzo pomocne, bardzo wam dziękuję za wkład w tą serię. Ponieważ naprawdę niektórzy się postaraliby nam pomóc. I pamiętałem to do kolejnego odcinka, który miał być kilka dni po poprzednim. No, stało się tak, że 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu był ten ostatni, więc wybaczcie za takie opóźnienie, naprawdę. Czasem bardzo rzadko, znaczy czasem zdarza się, że naprawdę no nie da się dogadać, nie da się zgadać, nie da się określić jakiegoś terminu tak, żeby obu osobom pasowało, więc niestety tak czasem bywa. I poza tym, że ponoć też expiując swojego Pokemona przewaliłem pewien jakiś dobry skill na coś tam innego. A ponoć to jest tak, ja teraz nie wiem, czy dobrze te Pokemony kojarzy. Zauważcie, że ta seria miała, ja też, to jest też takie lekkie pogaduszki w tym odcinku będą, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej niż jakieś głupoty z odcinka, gdzie multi strana całą mordę i krzyczy o gównach i kupach i dziwkach i koksie, to dzisiaj chciałbym powiedzieć, że ogólnie cel tej serii jest taki, że
nie gramy po to, żeby rzeczywiście być koksem w Pokemonach, żeby... Znaczy to też, ale nie gramy rzeczywiście na pewno tak jak trzeba, bo jesteśmy pewni i świadomi tego, że jest wiele lepszych graczy, którzy wiedzą jak grać w tą grę, którzy czytają jakieś tam na pewno instrukcje, jakieś tam tutoriale jak to i tam to zrobić, a my to wszystko normalnie sobie włączyliśmy Pokemony i sobie gramy się i się cieszymy z tego, że jak byliśmy mali z Multim, no Multi jeszcze przed nią był mały, bo on to Gimbus, ale uwierzcie mi, że to jest po prostu fajne, bo kiedyś te Pokemony się oglądało w telewizji, teraz już nie za bardzo to leci z tego co wiem, ale ja doskonale pamiętam tą serię, doskonale pamiętam i nie widzę tu żarcia, doskonale pamiętam to jak normalnie, jak pięknie się grało, jak pięknie się oglądało Pokemony, grało też, bo były te Game Boye i tak dalej, co chciałem zrobić? Ja coś chciałem zrobić, tylko nie wiem co. Były Game Boye jakieś tam, coś tam, jakieś tam kupaki, sraki, to było coś pięknego. I ogólnie jesteśmy świadomi tego, że rzeczywiście nie gramy tak jak trzeba. I ja doskonale to wiem, Multi na pewno też doskonale to wie. Ale bydle. No i po prostu jakoś tak się stało, że o, zapomniałem, że zrobiliśmy tam tą. Zrobiliśmy tam właśnie maluceńką Drowsy. Drowsy. Ponoć właśnie mój Ivysaur jest dobry na Pokemony wodne, więc tą akurat zasadę zapamiętałem, ponieważ to jest dla mnie bardzo przydatne. Już wiem, co mogę atakować i z łatwością zabić, bo do tej pory nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No ale skoro miałem to zresztą wiedzieć, no tak no, bez bicia się przyznaję, że nie oglądamy żadnych poradników, jak tam coś zrobić, jak tam coś zagrać, jak to zrobić i tak dalej. Skoksić, nie wiem, swojego Pokemona czy coś. Gramy na żywca, bawimy się przy tym świetnie, bo nie jest to seria w ogóle udawana, gdyby była, to byście zauważyli. Jest to totalny spontan, na który się świetnie z Multim bawimy, więc to jest nasza seria, więc nie bulwersujcie się, co po niektórzy rzeczywiście mało prowadzamy, bo jestem świadom tego z Multim, że rzeczywiście nie jest to seria, w której mówimy, jak się właśnie gra w Pokemony. My sobie po prostu gramy po swojemu i jak dla mnie jest to świetny pomysł, ponieważ dopełniamy się. Więc naprawdę jest śmiesznie i wydaje mi się, że jest to dobra seria, fajna seria. Ale fajny Pokémon. Ponoć będzie gigantem, bo ludzie już tam spoilerowali, jaki to ten mój Ivysaur będzie. On na pewno się jakoś inaczej będzie nazwany, nie mam pojęcia. A ludzie już mówili, o razy spokojnie, będzie on duży, będzie no, to spoko. No to dlatego właśnie go expię, nie wiem który level jest, po prostu tym etapem, kiedy on właśnie rośnie w tego dużego byka. Ale jestem pewien, że... Już za niedługo, bo pamiętam właśnie jak Multi się jarał tym swoim, tą swoją ewolucją Pokemona i jestem tego świadom, że to jest jakoś tak przede mną, nie wiem, tak z 5 leveli myślę, może 10, a to jest do wykokrzenia prędzej czy później, no. O tyle on ma lepszego Pokemona, że on, znaczy lepszego, on ma bardzo prostego ponoć, z tego co mi ludzie mówili, że ja sobie wziąłem takiego troszeczkę trudniejszego do wykokrzenia, ale jednak potem bardzo mocnego, a Multi ma takiego, że od razu jest mocny, od razu jest zajebisty, od razu jest silny, ale jak już tak, że tak porównać do tych Pokemonów, tych trudniejszych do ogarnięcia, to on jest taki, no, średniawy ponoć. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, na razie Multi mamy na 2 hity, a ja mu praktycznie nic nie biorę, więc... Każdy Pokémon jest stworzony do ataku na inne Pokémony, jestem też tego świadom, więc też musiałbym jakoś tak mniej więcej sobie zobaczyć jakiś taki ogólny tutorial, bo nie chcę tam jakoś szczegóły się wgłębiać, bo nie ma sensu naprawdę. Gdzie są te ryby? Tu jest Magikarp, ale to nie jest Magikarp, który... LOL. Którego zabiłem. A ja jestem... No nie widzę tych rybek. Bo myślałem, że też przy okazji jakieś żarcie sobie pozbieram. Ale z tego co widzę, to ciężko. Magikarp tu jest, what the fuck. Z tego co wiem, z niego jest dużo expa. Ivysaur. 20 level ma. Jej, to było dobre. Co jeszcze mogę powiedzieć z naszej serii? O tym, że Multi mnie zdradza. O tym, że... 0 na 10, 5 na 20. Nie wiem, czy go... Muszę go jakoś wykoksić. Ja go nie mogę chować, bo gdy go chowam, to on się nie regeneruje. Tak to się regeneruje, z tego co pamiętam. Więc muszę o tym pamiętać. I tyle. Więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że już zespamowaliście mu skrzynkę, że napisaliście mu 1, czy 2, czy 3 maile. O Jezu, już ten chłopak ma tak przesrany z tymi mailami. Jezu, już mu współczuję. To był głupi pomysł, ale należy mu się. Po prostu, żeby nie znaleźć dla kolegi pół godziny. Ja wiem, każdy się uczy, ja też się uczę. I to na pewno więcej niż Multi.
Bo ten ciulik po prostu, no, uczy się, on się uczy od 16, od powrotu do szkoły, od powrotu ze szkoły się uczy, do 11, potem jest taki zmęczony, że on już nie nagra nic. No, to wiemy, że nie każdy ma po prostu zawsze siły i chęci, ja jestem tego świadom, dlatego też mu nie mówię, że jest czatem i mnie oszukuje, ale tak po prostu jest, że nie każdemu się zawsze chce i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Dobij go! Tak. 511 expa. A gdzie jest level up? Motherfucka. Nabiłem 26, bo jakoś tak się złożyło. Musimy go tylko uzdrowić, ponieważ biłem się z jakimś mocnym Pokemonem, który dał mi 1100 ileś tam expa. No idziemy dalej expić, ponieważ rzeczywiście celem tego dzisiejszego odcinka było to, żeby przynajmniej no, kilka levi nabić, a nabiłem no, ledwo co jeden chyba. Więc idziemy dalej do boju. I nie ma co odpuszczać, bo co? U. 45 nie dzięki, 21 spoko. No i właśnie zawsze czasem warto poćwiczyć na jakimś innym głównie. Wydaje mi się, że skoro... Okej, może mamy szansę. Nadal mamy szansę. Lisi. Super. Dawaj, Sweet Scan. Nie wiem w ogóle co to znaczy, nie wiem co to są za skille. Muszę się z tym wszystkim jeszcze zapoznać, tak jak mówiłem zresztą. Nie wiem w ogóle co to jest za Pokémon. Solrock. Ivysaur. Mój jest lepszy. Solrocku. I koniec twoich żywotów. Boom. Teraz będzie boom headshot, man. Good damn it. 750 expa, o tym właśnie mówiłem. Tyle, że za każdym razem potem muszę iść go ulepszyć, a raczej uzdrowić, bo Pokémony te są zazwyczaj mocne i ciężko jest właśnie z nimi. Ciężej niż z takimi magikarpami, które są bardzo łatwe. No ale jak widzicie, znów ten. Krauzy! 20 level. I chyba mogę coś tutaj ogarnąć. Growt, czyli miałbym jeszcze jakiś inny rodzaj. Walczyłem z potworem i w tym momencie właśnie zdobyłem 28 level, co pozwoliło mi na właśnie wydanie jakiegoś skilla. I teraz nie wiem co dać, wiem tylko to, że to dawało mi, o ile się nie mylę, to była jakaś potka, która właśnie go biła turowo, co turę, z tego co mi się wydaje. To był dosyć mocny, dlatego jest go tak mało. To było chyba najsłabsze, nie wiem czy nie warto byłoby to ulepszyć. Lub też to, teraz już nie wiem. Damy Sweet Scant na Growth. Nie, ja tego nie chcę. Okej, no to wolę to zamienić na Growth. Skoro tamto miałem lub to do wyboru. Mamy jakiś nowy skill w Pokémonie. Zobaczymy jak to będzie się jadło, wyglądało i w ogóle. Oby jakoś fajnie. A teraz w zasadzie możemy lecieć na kolejnego jakiegoś takiego lądowego Pokémona, bo z nich jest najwięcej właśnie expa. Z takim właśnie walczyłem przed chwilą. Zobaczmy jaki on ma level. Nie ma sprawy. Jedziemy z tym koksem. Jestem troszeczkę już ubity, boję się, że może mnie on rozwalić. Growth. Nie wiem czy jest jakiś bug, że widzę centrum Pokémonów, ale tak już niestety jest. Chyba mnie zabije. A, mamy może szansę, zobaczymy. Oby. Jest szansa. Role się odwracają. Mam prawie przewagę już chyba. Sprawdźmy teraz Sweet Scant. Sweat Scant. To nie jest sweet, to jest sweat. Sweat Scant. Nie mam pojęcia naprawdę. Nie jestem zajebisty z angielskiego, a próbuję to jakieś rozkminy. I dobijamy ziomka. That's right. 1200 expa. Coś czuję, że tak właśnie expiąc będziemy mieli bardzo szybki, bardzo szybko duży level. Ustalmy też, że tak, bijemy do 30 levela. Jeśli będzie ewolucja, super, nie ma sprawy, cieszę się, że Pokémon mi ewoluował. A jeśli nie, to trudno, będziemy na 30 właśnie stawali, będzie to koniec odcinka, gdy dobijemy do 30 levela. Zobaczymy, co się może stać po drodze. Co to jest? Żółty Pokémon? What? To będzie jakiś... O Jezu, 48, run. Run, Forest, run! Mahop.
To jest jakiś naprawdę super Pokémon. Musiałem mieć mega szczęście, że go spotkałem. Na 100%. Wszyscy będą mówili, ale z tej głupku miałeś go łapać, na pewno. Ej, Ivysaur. Aha, bo on walczy. Dobrze, dobrze. Zobaczymy, kto wygra i tego będziemy bili. A nie, oni się nie biją. Nie no, biją się. Ten Machop już zginie zaraz. No, zobaczmy tego. Tutaj on jest numer. Ta lama jakaś. Dawaj, dawaj, Machop. Dawaj, dawaj. Ubij mi go, ubij. Ale wydaje mi się, że on będzie właśnie miał nowa HP. Tak mi się wydawało. Ostatnio też tak chyba coś takiego robiłem, że czekałem na danego Pokemona, bo się rżnęli. O, Machop znów. Run, man, run. Why? Run. Escaped. No i widzę, wymaga bardzo dużo czasu na naprawdę na ekspienie, na bicie się, to jest masakra. Mam nadzieję, że warto było, że będzie z niego korzyści duże, że będzie zajebiście dużym, fajnym Pokémonem. Ile expa? Uwaga! Uwaga! 30 level! Nie, zostaw mnie. Uciekaj, run. Sprawdźmy, czy była ewolucja. 3, 2, 1! Dobra, już, ziomeczki. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się w jakikolwiek sposób, mam nadzieję, chociaż tak mi podobał. Jeśli chcecie więcej odcinków Pokémonów, oczywiście łajpkujcie, fabkujcie, komentujcie, subskrybujcie, spamujcie pocztę multiego i tak dalej, i tak dalej. Siemeczki moje. Z mojej strony to wszystko. Razem z Ivysaurem się żegnamy. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka z Multim! Trzymajcie się! Pa, pa! Ivysaur. Yeah.